przepiękne, place są cudowne, tak piękna z tą jesień tutaj w tym jesień nam przedstawiają. Ja Wam bardzo dziękuję i bardzo gratuluję, żeście taką, tyle tych prac jest, tyle pracy żeście wykonali. Są wyjątkowe, bardzo widać, że dużo takie pomysłowe, dużo kreatywności żeście włożyli w tą pracę. Myślę, że tutaj większość prac to była taka trochę wspólna z rodzicami, ale właśnie o to chodzi. O to chodzi, żebyście razem ten czas spędzili wspólnie. Myślę, że dużo było fajnych rozmów, radości, uśmiechu w trakcie pracy. Nam jury było wyjątkowo ciężko, naprawdę. Tutaj były różne rozmowy, zastanawianie się. Ten wybór, który musieliśmy dokonać, to jest taki wybór ogólny. No trzeba w każdym konkursie wybrać te prace na to pierwsze, drugie miejsce, trzecie miejsce, ale wszystkim jeszcze raz gratuluję. Wszystkie są piękne, cudowne. Bardzo dużo różnych elementów jesieni wykorzystaliście. Widać, że to było dużo pracy, wciskanie, wkładanie, przyklejanie. Także super. No i co? Teraz będzie trzeba jednak te nagrody rozdać. Teraz nadszedł moment, na który wszyscy czekają. Ogłosimy laureatów naszego konkursu. Z radością informujemy, że każde dziecko, które wzięło udział w konkursie, otrzyma nagrodę za swój wkład i zaangażowanie. Chcemy docenić każdy wysiłek i każdy pomysł. Poproszę panią dyrektor o uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, a wyczytanych laureatów zapraszamy do nas, aby odebrali swoje nagrody i dyplomy. Lilla Wolasz. Chodź, Lilla. Jest, chodź. Gratulacje. Proszę. Dyplom za udział. Proszę, za udział. Proszę bardzo. Ja będę z cukierkami. O. Niedługo będzie. Wojciech Dobrzyński. Zapraszam. O tym panie dyrektor przyszła. Iga Łuczak. Dziękuję. Gratulacje. Zachariasz Toś. Zapraszam. Gratulacje. Proszę. Gratulujemy. Super, tak? Proszę. Brawo. Teraz proszę, to mamy. Brawo. Roxana Szkudlarek. Proszę. Gratuluję. O, gratuluję. Bardzo proszę. Igor. Przykusujemy, bo my tacy wysocy jesteśmy. A przełożyć. A może być, dobra. Proszę bardzo. Zapraszamy Hanny Lisiak. Gratulacje. Franciszek Stelmach. Gratulacje, proszę. Proszę. Inga Antczak. Gratulacje. Julia Winiarska. Zapraszam. Nie ma Julii, ale jest pani, tak? Proszę. Bardzo proszę. Proszę. Liliana Kuzik. Zapraszam.
Chodź, tutaj, teraz dla ciebie. Gratulacje. Gratulacje, to dla ciebie. Proszę bardzo. Rozalia Dudziak. Gratulujemy. Dziękuję. Super. Zuzanna Pietrzak. Jest Dudziak. Jest Dudziak. Joanna Danielkiewicz. Gratulacje. Gratulacje. O, bardzo proszę. I Zofia Podolna.
Gratulacje. Bardzo proszę. Teraz nastąpi ogłoszenie trzech wyróżnień. To wyjątkowe prace, które zasługują na szczególne uznanie. Ja też poproszę przewodniczącą. Proszę bardzo, wyróżnienie dla pani Zofii, przepraszam, dla Zofii z Wojtaszki. Zofia. Gratulujemy. Gratuluję. Lidia Wolasz. Gratulacje. Gratuluję za wyróżnienie. I tutaj chyba też mam zorientowane, że tego chłopca nie ma, ale wyróżnienie również to otrzymuje Dominik Mikołajczyk Biryło. A teraz przechodzimy do ogłoszenia zwycięzców pierwszego gminnego konkursu Najpiękniejsza Dynia. Uwaga, miejsce trzecie. Otrzymuje Julia Furca, trzecie miejsce. Gratulacje! Gratulujemy. Bardzo piękna praca. Brawo. Super. Dobrze. Proszę, drugie miejsce. Zapraszamy Wojciech Dobrzyński. Gratuluję, zostanie pani pani. No i pierwsze miejsce otrzymuje Franciszek Szymański. Zapraszam. Gratulujemy. Gratulacje. Pięknie. Uwaga, chwila dla fotoreporteru. Pasza Wójta.